Servus, jestem Nervus. Servus. Servus. To pan? Nie. No, więc tak przypuszczałem niestety. A kto to jest mniej więcej? Kto? No ten pan, z którym teraz rozmawiam. Ja? Tak. Jestem znajomym osobistym, zresztą tego pana, który tu zawsze przychodzi. Aha, a dlaczego dzisiaj nie przyszedł? Nie mógł. A nie mógł, no to jest, jakiś powód. A wie pan, że od razu poznałem, że pan to nie on? Od razu, proszę pana, przede mną nic się nie ukryje niestety. Ja jestem do niego podobny? Nic, właśnie, proszę pana. Dlatego zresztą od razu się zorientowałem, że pan to nie on. Gdzie tam, proszę pana, że on chłop jak dąb, 1,50 m co najmniej, 48 kg. Nie, no jak nic. A pan szczuplutki, drobnej budowy. No a poza tym on rudy, a pan szatyn raczej. Ale wie pan, gdybyście nie byli tak niepodobni do siebie, to trudno byłoby was rozróżnić poważnie. Właściwie, proszę pana, to dwie krople wody. Ale ja się od razu zorientowałem, że pan to nie on. Jak już wspominałem, że przede mną, proszę pana, nic się nie ukryje, niestety, no. Tak. Oko to, proszę pana, mam bezbłędne. Możliwe, ale dam panu powód, taki nie powód, dowód panu dam nawet. No. Widzi pan to drzewo? Tak, liściaste zresztą. No, ale widzi pan? Oczywiście, tak. A ja nie widzę. Widzi pan? No, to pan ma jeszcze lepsze oko, niestety. Nie uwierzę, że nie widzi pan tego drzewa. Ja też nie mogę w to uwierzyć. A jednak, proszę pana, nie widzę, niestety. Niemożliwe. Przecież wystarczy wyciągnąć rękę, żeby je dotknąć. Chwileczkę. Ale o którym drzewie pan mówi? O tym, pod którym stoimy. A nie, to ja nie miałem tego na myśli. Nie, to ja też akurat widzę, jeśli mam okulary oczywiście. Pytałem, czy pan widzi tamto drzewo liściaste, z wrytym, napniutym serduszkiem tam. Gdzie ono jest? No, jakieś 2-3 km stąd. No, nie wiem dokładnie, bo go nie widzę niestety. Ale czy pan je widzi poważnie? No nie, na odległość 3 km nie widzę. No to tak jak ja, A ja już się nastraszyłem, że pan ma lepsze oko ode mnie, ale w porządku jest. Skoro nie widzi pan tego drzewa, to skąd pan wie, że jest na nim wyryte jakieś serce? No to ja je sam wyryłem. Osobiście zresztą. 2 godziny temu. Po co? Na pamiątkę. To jest na pamiątkę. Proszę pana, bo pod tym drzewem jedna pani... No. Skradła mi całusa. Ona panu? Dziwne dosyć. Nie, no co w tym dziwnego, skoro innego pana oprócz mnie nie było akurat. Zresztą nawet gdyby był, to też by mnie pewnie wybrała. Proszę pana, kobiety to za mną szaleją po prostu. Poważnie teraz, czasami żartujemy, wie pan. Gdyby, no co, gdyby niewrodzona skromność, proszę pana, dałbym panu dowody na... Wie pan, że na to, że jest pan skromny, nigdy by akurat nie wpadł. Ja tak przypuszczałem niestety, dlatego mówię jak jest, wie pan, od razu się szczerze przyznaję. No więc proszę pana, gdyby niewrodzona skromność, no dałbym panu parę dowodów. Zresztą, co ja będę panu mówił? Przecież poprzednia moja narzeczona, proszę pana, już po 2 spotkaniach ze mną powiedziała, że chyba oszaleję, no. No ja mówiłem, że kobiety szaleją za mną, niestety. Raczej przez pana. Nieważne przez kogo, najważniejsze, że szaleją, no. Mam w sobie coś takiego, niestety, no. Może wdzięk. Bardzo możliwe, że może to jest wdzięk, no. Poza tym, no... Mam szalone poczucie humoru, to jest pierwsza rzecz. No mówię panu, no. Kapelarz to ze mnie zawsze był, no. Tak. To rzadko mówię, ale jak już coś powiem, to boki zrywać, proszę pana, jak świeże wiśnie. Ja wiem, to ze szkoły pamiętam. Ja też. Pan chodził ze mną do szkoły? Nie. A to dziwne. Ale ja bym głowę bym dał, proszę pana, że ja z panem nie chodziłem. No, ale no, tak, to się mogłoby akurat zgadzać, że... Może i tak. Ale zaraz, wie pan, co mi przyszło do głowy? No. Kawał. O łysym i ślusarzu zresztą z jamnikiem. Niech pan słucha. Ja zawsze słucham. Kawałów o łysym i ślusarzu z jamnikiem? Nie, zawsze słucham ilustrowanego tygodnika rozrywkowego. Servus. To servus, jestem nervus. Z jamnikiem.